Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Zasady sporządzania jadłospisów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Karty dań przedstawiają bogaty wybór potraw dostępnych dla gości: to znaczy gość wybiera poszczególne składniki swojego menu, korzystając z szerokiej oferty przekąsek, sałat, zup, dań zasadniczych oraz deserów. Karty dań są wizytówką zakładu gastronomicznego ich zawartość prezentuje poziom kuchni. Z tego punktu widzenia są one bardzo pomocne w reklamowaniu i promowaniu restauracji. Rozróżniamy cztery zasadnicze typy kart dań: kartę standardową, okresową, kartę dnia, kartę specjalną, kartę okolicznościową. Karta standardowa to zestawienie potraw, które jako oferta obowiązuje w danym lokalu przez dłuższy okres, np. przez miesiąc lub kwartał. Zawartość takiej karty ustala się na podstawie zaobserwowanych preferencji i przyzwyczajeń gości. Karta Dnia zawiera asortyment potraw na cały dzień. Oferta zawarta w takich kartach jest zestawiana każdego dnia na nowo i stanowi celowe uzupełnienie i urozmaicenie karty standardowej. Wśród jadłospisów dziennych wyróżniamy kartę śniadaniową, obiadową i kolacyjną, oferujące zestawienie potraw polecanych na odpowiednie pory dnia. Karty specjalne zawierają czasowo obowiązującą ofertę, w większości ograniczoną do potraw sporządzanych z surowców sezonowych. Karty specjalne opracowywane są także w połączeniu z akcjami promującymi sprzedaż, na przykład Tydzień Włoski. Do kart specjalnych zaliczamy także karty dań dla dzieci, diabetyków, wegetarian, czyli karty z ofertą dostosowaną do specjalnych życzeń i wymogów gości. Karty okolicznościowe są sporządzane na specjalne okazje i zawierają zestawy potraw odpowiednie do okazji, np. świąt, wesela, sylwestra podobne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.